kochani, dziś przychodzę do Was z Daily Vlogiem. Już dawno na moim kanale nie było takiego filmiku i po prostu strasznie, ale to strasznie się za tym stęskniłam, więc stwierdziłam, że zabieram się w garść i nagrywam. Powiem Wam jeszcze, że jest godzina grubo po 14, więc nie jest za wcześnie. Ja dzisiaj wstałam dość późno, bo o 11, bo wczoraj byłam do 20 na zajęciach, więc musiałam się porządnie wyspać. A teraz właśnie przyszłam do rodziców na obiad, zjadłam obiad i niedługo będę jechała do Daniela. Do rodziców, bo on pilnuje tam swojego siostrzeńca. Właśnie przyszłam do moich rodziców do pokoju i zaraz Wam pokażę, jaka jest dzisiaj śliczna pogoda. Tylko wyjdę na balkon. Świeci po prostu takie śliczne słoneczko, że aż chce się wyjść na dwór. Nawet mój piesek się wyleguje na słońcu. Właśnie oglądam album ze zdjęciami rodziców i znalazłam kilka swoich zdjęć i zaraz Wam je pokażę. I chciałam Was zapytać, czy Wy też tak macie, że jak oglądacie swoje stare zdjęcia, to się zastanawiacie, jakby mogliście tak w ogóle wyglądać, bo ja na przykład tak mam. Moją mamą, jak ja w ogóle wyglądałam? Siedzę i się teraz śmieję sama do siebie. I tutaj kolejne zdjęcie z tego samego dnia. Ja pamiętam, że to było na Wielkanoc. Pojechaliśmy do lasu na spacer. Kolejne zdjęcie z moim tatem. Zdjęcie z Bułgarii, jeszcze kiedyś, jak miałam jaśniejsze włosy. A zobaczcie, jakie tutaj miałam jasne włosy. Chyba już teraz bym się nie odważyła na tak jaśniutki kolor. Dobrze, ja teraz się zbieram i będę uciekała na spacer z mamą. Przejdę się, wrócę, trochę odpocznę może. I pojadę już do Daniela rodziców, także widzę, że tutaj strasznie światło mi świeci. Znaczy słońce mi świeci w oczy, także uciekam. Wróciłam ze spaceru, ale powiem Wam, że byliśmy tylko w sklepie z psem i wróciliśmy teraz. I pokażę Wam smak mojego dzieciństwa, bo po prostu znalazłam groszki, które jak ja byłam mała, było ich po prostu bardzo dużo i często mama mi je kupowała. To właśnie takie draże, takie kokosowe. I to właśnie mama zawsze mi kupowała, jak byłam mała. Miałam jakoś ochotę na coś słodkiego, więc sobie je kupiłam. Już właśnie dojechałam do domu i powiem Wam, że już jest dość późno, bo jest 23, ale jakoś nie miałam kiedy się odzywać, powiem Wam szczerze. Teraz właśnie, nie pokazuję Wam swojej twarzy, bo trochę źle wyglądam. Teraz będę jadła owoce i włączę sobie, poglądam troszeczkę filmików na YouTubie, więc zabieram się za oglądanie. Właśnie sobie przeglądałam filmiki i zauważyłam, że jedna z moich ulubionych vlogerek dodała filmik, a mianowicie Marta z kanału Światopogląd.
Jeśli jeszcze jej nie znacie, link dam w opisie. Ale muszę wam powiedzieć, że jest to tak pozytywna osoba z tak przemiłym głosem, że naprawdę uwielbiam ją oglądać. I teraz zabieram się za kończenie oglądania jej nowego filmiku, a was zapraszam do niej, do kanału. Link będzie, tak jak mówiłam, w opisie. Ja właśnie idę się myć i będę się kładła spać, bo już jest grubo po północy. Muszę wam powiedzieć, że ta seria z liści Manuka z Ziai strasznie dobrze mi się sprawdza. Jak widzicie, toniku za dużo nie używam. Ale jeśli chodzi o żel do mycia twarzy, używam go codziennie rano i wieczorem i naprawdę pokochałam go i myślę, że to będzie jeden z moich ulubieńców. Ja się w takim razie kładę spać, jak widzicie, już strasznie wyglądam. Także idę się myć i kładę się do łóżka, także dobranoc kochani. Mua.